Bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj w Jego obecności możemy czytać Słowo Boże. Macie taką radość w sobie, kiedy czytacie Słowo Boże, taki szacunek, taki, wiecie, taką święto chwila. Ja kiedy w domu siadam, to mówię, Boże, to jest dla mnie święta chwila. To jest ten moment odpoczynku i takiej niesamowitej wzniosłości, kiedy mogę jakby usłyszeć Ciebie jeszcze raz. Kolejny raz, jeszcze raz mogę przez te słowa, które właśnie mamy zapisane, które zostawił nam, mogę usłyszeć Jego głos. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem przeczytali kilka właśnie słów naszego kochanego Pana Jezusa i kilka słów też z Dziejów Apostolskich od pierwszego rozdziału, od pierwszego wersetu do 10, do 11 może. I czytamy tutaj tak. Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności aż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę. Im też po swojej męce przedstawił się jako żywy, dał na to wiele przekonujących dowodów. Ukazywał się im bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. I szósty werset. Kiedy ich więc zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? Siódmy werset mówi: odpowiedzi usłyszeli: nie do was należy poznawanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Ale otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samary i aż po krańce, najdalsze krańce ziemi. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Jedenasty werset mówi tak. Galilejczycy zapytali: dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. Do tego miejsca może, do 11. I teraz otwórzmy jeszcze Ewangelię Jana, 16 rozdział. To jest kilka kart wstecz. Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 7 wersetu. I tutaj są słowa Pana Jezusa. To jest niesamowite. Kiedy Pan Jezus mówi, jakby żywe te słowa do nas dzisiaj są. Od 7 wersetu czytamy tak. Ewangelia Jana, 16 mamy. Lecz ja mówię wam prawdę. Popatrzcie, sam Pan Jezus mówi i mówi do nas, ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o wszystkim, co ma nadejść. I 14 werset mówi, On mnie uwielbi, czyli Duch Święty, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. I wszystko to, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Do tego miejsca może. Wiecie, takie dwa miejsca Słowa Bożego. Długo już rozważam te dwie księgi, bo właściwie czytałem najpierw Ewangelię Jana, potem Dzieje Apostolskie. Kolejny któryś raz, naprawdę już nie jestem w stanie policzyć Ewangelii Jana, ale to jest mój chleb. To jest coś, czym żyję. Czym żyję zawsze. Z Ewangelię to jest coś niesamowitego. Wiecie, kiedy zły humor albo jakiś gorszy dzień, otwórz Ewangelię Jana. Przeczytaj. Ja odchodzę, ale posyłam wam opiekuna, pocieszyciela, który będzie z wami na zawsze. Który będzie przypominał wam moje słowa. Który będzie moją obecność przedstawiał przed wami. Który będzie przynosił chwałę, uwielbienie. Wiecie, zawsze kiedy idę uwielbiać Boga, kiedy idę prowadzić uwielbienie i wielokrotnie często mówię tak, Boże, nie wiem co dzisiaj, nie wiem co mam robić. Wiecie, to jest dziwne, kiedy ktoś robi to kilka lat,
bierzesz gitarę i idziesz i mówisz, Boże, nie wiem, co mam robić. Ale przyznam się wam, że właściwie to za każdym razem tak jest. Za każdym razem tak jest. Dlatego proszę, Duchu Święty, za każdym razem mówię, Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że Ty jesteś, że mogę wziąć od Ciebie mądrość, mogę wziąć od Ciebie tchnienie. I kiedy przyjdę na miejsce, gdzie będę mógł nastroić gitarę, kiedy będę mógł stanąć, żeby uwielbiać Ciebie, to Ty weźmiesz z nieba i przeze mnie uwielbisz Ojca. Amen? Widzieliście to w 15 wersecie? I za każdym razem, kiedy przychodzę, aby uwielbiać Boga, aby do zgromadzenia, to jest niesamowity czas, szczególny czas, to wiecie, mogę widzieć to i mogę powiedzieć, że wiele osób to właśnie doświadcza, że bierzemy od Niego. To Duch Święty przynosi objawienie i to robi właśnie to, co w nas się dzieje. Amen? Gdyby wziąć Jego objawienie i to, co On przychodzi z nieba, to jest taki, powiedzmy, suchy, tylko taki, powiedzmy, uderzenia w gitarę, taki bardzo suche. Każdy dźwięk taki wyrachowany, całkiem bez życia, całkiem taki, wiecie, to by było to suche. Ale kiedy przyjdzie Duch Święty i objawi nam kawałek nieba, kiedy objawi nam Ojca, kiedy objawi nam, co lubi Ojciec, nad czym Ojciec się rozkoszuje, jaka chwała jest w niebie i kiedy to objawi, kiedy Duch Święty przyjdzie to objawić, wtedy możemy Mu oddać chwałę. Halleluja, amen. Zauważacie to? Jest tak w waszych sercach? Dlatego chcę wam powiedzieć, że my może nie znamy innego życia, dlatego że kiedy nawróciliśmy się, kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, Duch Święty zamieszkał w nas i my uwielbiamy Go i to jest naprawdę cudowne. Ale gdyby tak wziąć tę obecność Ducha Świętego, gdyby oddzielić od nas, to będziemy takimi, wiecie, smutnymi, zgrzybiałymi ludźmi. Zgadza się? Nie chciejcie próbować, naprawdę, ani chwili. Bądźcie tacy radośni, jak jesteście. Niech obraz radości na waszych obliczach, w waszym życiu będzie widoczny przez to, że Duch Święty jest w nas. Śpiewaliśmy taką wspaniałą pieśń, radość wypełnia duszę mą, radość wypełnia moje serce, bo źródło wody żywej, Jezusa Chrystusa, źródło jest w moim sercu. Halleluja. Źródło jest we mnie, może wytryskiwać. Ta radość może wytryskiwać i nie muszę szukać źródła na zewnątrz. Wiecie, nie jest tak, że biorę bańkę i myślę, jestem tak wysuszony, tak spragniony, że muszę iść zaczerpnąć, muszę nabrać trochę radości. Nie, to jest tutaj. To wytryskuje i jeżeli ktoś potrzebuje, to może przyjść do Ciebie. Amen? Jedno amen usłyszałem. Amen? Halleluja. Jeśli tak nie jest, to po dzisiejszym wieczorze chciałbym, żeby tak było. Dlatego, że Królestwo Boże to co? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Halleluja. Radość. I ta radość nigdy nie przychodzi z zewnątrz. Może czasami tak, kiedy są święta i przyjdą prezenty i akurat trafią w Twój gust. I jest taki prezent, jaki chciałeś, wymarzyłeś i jest to jeszcze niespodzianka, bo nie wiedziałeś, że dostaniesz. To jest na chwilę radość. Amen? Tak? Ale kiedy radość jest w Tobie, nie musisz szukać prezentów, nie musisz czekać na okazję, nie musisz wypatrywać, a może ktoś się domyśli, może ktoś mi coś tam przyniesie, ale możesz cały czas być tym przepływem Jego radości. Halleluja. I tutaj wiecie, kiedy czytaliśmy Dzieje Apostolskie, dlaczego Dzieje Apostolskie? Chciałem was zabrać dzisiaj do takiej cudownej historii. Chciałem wam pokazać razem, żebyśmy weszli na nowo. Wiem, że wszystko wiemy. Słyszeliśmy to może setki razy, a może i więcej, ale chciałbym, żebyśmy przez przypomnienie sobie zobaczyli na nowo, w jakim miejscu nas Bóg przez Jezusa Chrystusa postawił w Duchu Świętym. Halleluja. I wiecie, to jest w Dziejach Apostolskich, jest napisane tak, jak ja jeszcze przytoczę, bo to jest bardzo ważne. Na samym początku tam właśnie on mówi Teofilu, kiedy tam Łukasz pisze, że to jest pierwszy, kiedy mówi, co Jezus czynił i czego nauczał. Wiecie, zwróciło to moją uwagę, że nie jest na odwrót. Nie jest, czego nauczał i co czynił, ale co czynił i nauczał czego. Czyli okazuje się, że Pan Jezus 2/3 swojej służby poświęcał na czynieniu cudów, na uzdrawianiu, na czynieniu cudów, a tylko te pozostało to było na nauczaniu. My jesteśmy tak przesączeni tym kazaniem na górze i myślimy, że on jest tak bogate, tyle kazań słyszeliśmy na jego temat, że myślimy czasami, ja tak sobie myślałem przede wszystkim, że Pan Jezus przede wszystkim nauczał, chodził, nauczał, wszędzie nauczał i to prawda. Ale 2 razy więcej czynił cuda. I tutaj jest napisane, że czynił cuda, co czynił i czego nauczał. To jest bardzo ważne w naszym życiu. Dlatego, że czasami te proporcje u nas, u mnie, bywają różne. Jak jest z moim świadectwem?
Wiecie, ostatnio zacząłem się uczyć i wiecie, powiem wam, przyznam się wam, zaczęło się to na restartach. To jest niesamowite. Dobrze mówię restart? No zawsze mylę restart z refreshem, ale to restart. Dobrze mówię. Także śmiało, jeżeli coś źle powiem, to mnie poprawiajcie. Jak dobrze mówię, mówcie amen, a jak niedobrze mówię, to nie mówcie nic. I wiecie, na tych restartach nauczyłem się tego, że kiedy podchodzisz do człowieka, to on nie chce nic słyszeć za bardzo. Nie za bardzo zależy mu na tym, żeby słuchać. Ale kiedy zaproponujesz mu modlitwę, na przykład o uzdrowienie, kiedy zaproponujesz mu kawę, herbatę albo pomoc, od razu się zgodzi. Zgadza się? Dlatego zobaczyłem to, że tak łatwo Panu Jezusowi było przychodzić, kiedy przyprowadzali do Niego albo przychodził i widział, że ktoś jest trędowaty, ktoś jest sparaliżowany. On przychodził do Niego i uzdrowił go. Amen? A kiedy potem się nadarzyła okazja, on powiedział dwa zdania, powiedział trzy zdania. I wiecie, tych cudów, tych znaków było setki, były tysiące. Jan napisał, że tego nie jest w stanie pomieścić. Żadne księgi na świecie by tego nie były w stanie pomieścić, co Jezus zrobił na ziemi. Tylko te niewiele, które naprawdę apostołowie, ewangeliści spisali, to dla naszego błogosławieństwa. Ale jest napisane, że jest tego naprawdę bardzo, bardzo wiele więcej. Dlatego Pan Jezus, kiedy przychodził, on, wiecie, on wpatrywał się w ludzi. On widział ich problemy, widział ich zmagania i dotykał ich problemów. Jezus Chrystus to nasz Pan, to nasz Mistrz. I wiecie, tutaj w Ewangelii Jana mieliśmy takie cudowne słowo. Sebastian go zahaczył w niedzielę, powiedział na ten temat odnośnie wiary. I ja chciałbym przytrzymać trochę się tego tematu, że Pan Jezus powiedział, że lepiej dla was, żebym ja odszedł, żebym ja poszedł do Ojca. I apostołowie, uczniowie w tym czasie, oni tego nie umieli zrozumieć i wcale się im nie dziwię. Ja bym też tego nie umiał zrozumieć. Bo kiedy jest Pan Jezus, jest cudownie. Są cuda, znaki, kiedy wiecie, coś się dzieje, On zawsze ma rękę na pulsie. Kiedy jest gorąco, to On zawsze wie, co robić. On nawet potrafił przejść między ludźmi, kiedy Go chcieli zrzucić z góry i nie zabili Go. Kto by tak potrafił? Kto by to wymyślił? On to potrafił zrobić. Jezus Chrystus, to jest Syn Boży. I oni to wiedzieli, oni rozpoznali w Nim Mesjasza. Oni rozpoznali w Nim Mistrza. I tak z Nim było dobrze. I kiedy On mówił o tych rzeczach, to było bolesne, nie? Wiadomo, my nawet tak w naszym środowisku, w naszym takim, powiedzmy, rozumiecie, kiedy ktoś dzisiaj by tutaj stanął i powiedział, słuchajcie, wiecie, to jest ostatnie moje spotkanie tutaj z wami, bo wyjeżdżam, wyprowadzam się na drugi koniec Polski na przykład. To nawet taka sytuacja dla nas, szkoda, że wyjeżdżasz, prawda? Jest tak. Chcielibyśmy, żebyś był razem z nami. Ale tutaj było coś więcej. Pan Jezus mówi, że idę do Ojca. Idę, ale nie zostawię was samych. I Pan Jezus tłumaczy, że lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo kiedy ja nie pójdę, to Duch Święty nie przyjdzie na ziemię, nie przyjdzie Pocieszyciel do waszych serc, do waszego życia, na ziemię. Amen? Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak musi być, że to tylko jedna osoba może być na ziemi. Osoba Boża. Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, ale słuchajcie, tak jest, że kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, czynił znaki i cuda, a potem zaplanował z Ojcem coś niesamowitego. I wiecie, gdybyśmy nie przeczytali o tym objawieniu niebowstąpienia Pana Jezusa do nieba, to czasami, wiecie, zapominamy o pewnym bardzo ważnym szczególe. Dlatego, że my ciągle myślimy, że Pan Jezus jest tutaj na ziemi, że On tutaj jest pomiędzy nami. Choćby nawet zwykła pieśń. Jesteś pośród nas, jesteś obecny z nami, jesteś zawsze z nami. Śpiewamy to, radujemy się i to jest prawda. To jest prawda, że On jest przez Ducha Świętego, jest zawsze z nami, jest obecny. Amen? Zgadzacie się? Amen. Dlatego Jezus Chrystus jest przez Ducha Świętego z nami. Ale tak naprawdę Jezus Chrystus w sposób fizyczny jest w niebie. Amen? On siedzi po prawicy Bożej w niebie. I On poszedł do nieba i powiedział, że kiedy On pójdzie, pośle Ducha Świętego, Pocieszyciela, który będzie z nami na zawsze. Który będzie z nami na zawsze. I wiecie, to mnie niesamowicie cieszy i raduje, że to kiedy my będziemy zabrani z tej ziemi, kiedy będzie pochwycone wszystkie dzieci Boże, oblubienica będzie pochwycona, to razem z Duchem Świętym.
razem z Duchem Świętym. Nie będziemy oddzieleni, nie będzie, że Duch Święty najpierw pójdzie, potem oblubieńca. Razem, jesteśmy już połączeni na zawsze. Jesteśmy z Nim jakby, wiecie, zaręczeni do Chrystusa. Amen? Mogę tak powiedzieć? Dlatego z Duchem Świętym jesteśmy zawsze. On nigdy, nigdy nie jesteśmy sami. Nigdy nie jesteś sam. Kiedykolwiek, jakkolwiek w twoim życiu. Przypomnij sobie to, co po raz powiedziałem. Kiedykolwiek czułabyś się albo czułbyś się jakoś samotny, albo jakoś ciężko, jakoś sam. Pomyśl sobie o tych słowach, że On zawsze jest z tobą. Zawsze jest w stanie przypomnieć ci słowa Jezusa. Zawsze jest w stanie cię wtulić i dać ci nadzieję. Amen? To jest Duch Święty. On jest pośrodku nas, On jest z nami i On jest w nas. Halleluja. Szczególny sposób, kiedy Duch Święty przychodzi, jest w zgromadzeniu. I wiecie, to już też powiem tak na zasadzie doświadczenia, że jest z nami zawsze. Jest ze mną w domu i uwielbiam Pana, ale takiego czasu, kiedy jesteśmy razem, kiedy spotykamy się i razem Go uwielbiamy, kiedy razem przychodzimy do Ojca, aby oddać Mu chwałę, takiego czasu nie jesteś w stanie przeżyć w domu. Zgadza się? Dlatego chcę zachęcić wszystkich, którzy macie dobre społeczności i relacje w domu. Przychodźcie na zgromadzenie, bo tam Pan chce mówić do Kościoła, do zboru. Amen? Halleluja. Ale teraz chciałbym pokazać wam, dlatego że Duch Święty pokazał mi przez jakiś... Chciałbym się podzielić, otworzyć przed wami. Duch Święty pokazał mi jakiś czas temu, to dłuższy czas może już, że bardzo często skupiałem się na tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, czynił cuda, nauczał, robił naprawdę niesamowite wiele rzeczy. Zostawił nam bogactwo w postaci słowa, w postaci objawienia Ojca. Amen. I kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, potem oddał swoje życie. Poszedł na Golgotę, oddał swoje życie na krzyżu. Oddał go za moje grzechy i za twoje grzechy. Amen. I w krzyżu mamy pełne zwycięstwo. Jak czytamy Izajasza, czytamy Ewangelię, czytamy psalmy, a nawet i Mojżesza, to wiecie, te księgi mesjańskie mówią o tym, co się wydarzy i co się wydarzyło i to jest cudowne dzieło, doskonałe dzieło krzyża. To jest doskonałe dzieło Golgoty. I my, jako ewangeliczni chrześcijanie, często uwielbiamy te momenty, uwielbiamy to, wysławiamy to, że Jezus Chrystus oddał za nas życie. I to jest prawda. To jest kluczowy, to jest jakby taki centralny punkt, kiedy człowiek jest totalnie, może przyjść i o 180 stopni jego życie się zmienia. Kiedy był grzesznikiem, kiedy był potępiony, przychodzi do Jezusa Chrystusa i przez krzyż Golgoty, przez święto krew Jezusa zupełnie może stać się czystym, świętym człowiekiem. I tak się stało w naszym życiu. Amen? Amen? Jesteście dziećmi Bożymi? Oczyściła was krew Jezusa Chrystusa? Jesteście święci? Jesteście usprawiedliwieni? Halleluja, amen. Musimy to na głos wypowiadać, wiecie, dlatego, że szatan też to musi słyszeć. On musi wiedzieć, że jesteś dzieckiem Bożym. Dlatego wtedy chodzi daleko, jak lew, ale daleko od ciebie. I wiecie, to jest taki centralny punkt, kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, kiedy jesteśmy zbawieni, z tego się radujemy, cieszymy się, bo imię me w niebie wpisane jest. I to jest ten moment, to jest ten czas. Potem przychodzi następny etap i przychodzi zmartwychwstanie. Amen? I to jest coś niesamowitego, kiedy my widzimy ponadnaturalne Bożą ingerencję, kiedy Duch Święty obudził Jezusa Chrystusa, kiedy przychodzi zmartwychwstanie i On wstaje z martwych, pokonał śmierć. Jezus Chrystus pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał śmierć. Amen? Halleluja. I to jest następny powód do świętowania. Gdyż kiedy w zmartwychwstaniu widzimy zwycięstwo, zupełne zwycięstwo nad śmiercią. Śmierć już od tego momentu nie panuje nad nami. Amen? Nad naszym duchowym życiem nie panuje śmierć. Jesteśmy wiecznie, na wieki odkupieni, jesteśmy zbawieni. Halleluja. To mnie bardzo cieszy, bardzo raduje. I co potem dalej jest? Potem Pan Jezus przez 40 dni, jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, chodził i opowiadał i nauczał o Królestwie Bożym. Amen? I potem jest taki moment, kiedy bardzo mało, a przynajmniej nie wiem czy wy, ale ja bardzo mało słyszałem takiego słowa albo takiego świadectwa, albo takiego głoszenia, kiedy mówi się o niebowstąpieniu. O tym momencie, kiedy Jezus odchodzi do nieba. Może to się bierze stąd, że tak bardzo byśmy nie chcieli, żeby On poszedł do nieba. Jest tak? Chcielibyśmy, żeby Jezus dzisiaj był na tym miejscu? Ja bym bardzo chciał. Słuchajcie, ale ja wam opowiem, co by to było. Gdyby Pan Jezus był dzisiaj na ziemi, gdyby był,
to na pewno na całej ziemi byłoby multum zaproszeń, żeby przyjechał do naszego kościoła. Do każdego kościoła, na całym obliczu ziemi. Wszyscy by go chcieli zaprosić. Wszyscy by mieli przygotowane kampanie. Wiecie, wszyscy by chcieli wpisać się na tę kolejkę. W niedzielę słyszeliśmy, że mamy jakąś mieć imprezę w naszym zborze błogosławieństwa czy wprowadzenia w urząd. No i prezbiter dopiero na styczeń ma miejsce, biskup, no to chyba byśmy rok musieli czekać. Więc tak sobie pomyślałem, no to jak gdyby Pan Jezus był na ziemi, powiedzmy, no cały świat jest bardzo wpływowy, Polska jest też bardzo wpływowa, my jesteśmy gorący chrześcijanie, ja wiem, że Pan Jezus ma takie oko szczególne na nas i na pewno chciałby tutaj przyjechać najszybciej, jakby tylko się dało. I słuchajcie, może to by był jakiś taki trzyletni okres, że 3 lata byśmy wiedzieli, że przyjedzie. Napisalibyśmy zaproszenie, pastor by wystosował odpowiednie pismo, określiłby, w jakim jesteśmy miejscu, jak bardzo go potrzebujemy. No może by trzeba było napisać, że w tygodniu nie, bo za bardzo nie mamy czasu, ale niedzielę to na pewno by dał rady. I to z obiadem byśmy zrobili, prawda? Po południu też. Zrobimy wszystko, żeby całe miasto sprowadzić, skludzić, rozreklamować, że Pan Jezus przychodzi, przyjeżdża. I wtedy byśmy mieli taki czas. Ale popatrzcie się, to by było może jeden tylko na nasze życie. Jedno takie wydarzenie. Gdyby wszystkie kościoły, wszystkie zbory musiał odwiedzić. Tymczasem Pan Jezus mówi, ja wam powiem coś, prawdę wam powiem. Dla was lepiej, żebym ja odszedł do nieba. Rozumiecie to teraz? Dlatego, że kiedy pójdę, ja wam poślę osobę, kochaną osobę Ducha Świętego. Poślę wam Boga. Poślę wam osobę Bożą. To jest Duch Święty, który będzie z wami równocześnie wszędzie. Który równocześnie wszędzie będzie z każdym, kto tylko wzywa imienia Pana. Który przekona świat o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. Tak jest w Brytyjce. Który będzie wprowadzał was we wszelką prawdę. Gdziekolwiek, na jakimkolwiek skrawku obliczu ziemi będziecie, On przypomni wam moje słowa. Kiedy gdzieś tam, wiecie, na Antarktydzie Eskimosi uklękną w swoim iglo i zaczną się modlić i zaczną błogosławić imię Boże, to Duch Święty przypomni im słowa. On objawi im wolę Bożą. Nawet kiedy nie będą mieć połączenia, wiecie, z Warszawą i z Waszyngtonem i z czym tam jeszcze, będą mieć świeże wiadomości, co Bóg robi na obliczu ziemi. Amen? Powiem wam wszystko, co będzie przed wami. Duch Święty będzie z wami cały czas. Halleluja. Amen? I widzicie to, że to jest niesamowite błogosławieństwo. Jezus to widział już wtedy i powiedział, ja wam mówię prawdę. Teraz wam mówię prawdę. Lepiej, żebym ja odszedł do Ojca. Dlatego, że wtedy przyjdzie Duch Święty i On wprowadzi was w wszelką prawdę. I wiecie, w niebo wstąpienie ma niesamowicie kluczowe znaczenie w całym dziele zbawienia. Dlatego, że Pan Jezus zaplanował, że to, co zrobił na ziemi, to będzie dokończone dopiero wtedy, kiedy On pójdzie do nieba, i kiedy ześle Ducha Świętego, kiedy przyjdzie Duch Święty. I wtedy to będzie dopiero całość. Nie wtedy, kiedy na Golgocie umarł za nasze grzechy. To jest taki jakby, wiecie, centralny punkt. Amen. Nie wtedy, kiedy nawet zmartwychwstał. Kiedy pokonał śmierć największego wroga ludzkości. Ale dopiero wtedy, kiedy pójdzie do nieba i pośle Ducha Świętego. Co to znaczy dla mnie dzisiaj? Wiecie, bo to jest taki, wiecie, ładna teoria teraz, teologia, jeśli tak to mogę nazwać. Co to znaczy dla mojego życia, dla mnie? To znaczy, że Pan Jezus powiedział też do uczniów tak. Kiedy ja pójdę do Ojca, to każdy, kto uwierzy, wy w pierwszej kolejności, ale też każdy, kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zwiastował, będzie moim świadkiem, będzie głosił moje imię i będzie robił wszystkie te rzeczy, które ja robiłem. Amen. Trochę posępnieliście. Tak jakby Pan Jezus coś smutnego powiedział. Ale wiecie, to jest dobra nowina to, co teraz mówię. Chociaż nawet tego nie rozumiesz teraz, to uwierz mi na słowo. Gdyż Pan Jezus przekazał dokładnie takie słowa. Kiedy ja pójdę do Ojca, poślę wam Ducha Świętego, który będzie w was, będzie z wami i w tym Duchu Świętym będziecie robić dokładnie wszystkie te rzeczy, które ja robiłem chodząc po ziemi. Amen. Więc teraz odwróćmy całą sprawę tego dziejów apostolskich odwrotnie od tyłu. Więc powiedzmy tak, kiedy Panie Jezu, Ty zostaniesz z nami, kiedybyś Ty nie poszedł do nieba,
Duch Święty nie zostanie zesłany i my dalej będziemy bezradni, po prostu tylko będziemy opowiadać o Tobie, nic więcej. Zgadza się? Dlatego Pan Jezus powiedział, że dla Niego i dla Ojca jest plan dla nas. On przygotował dla nas plan, dla Ciebie i dla mnie, dla każdego, kto uwierzy, czyli na pewno wszyscy, którzy tutaj jesteśmy na tej sali. On przygotował plan i ja Wam chcę powiedzieć dzisiaj na nowo, jaki to jest cudowny plan. Taki, że Ty w imieniu Jezusa Chrystusa jesteś napełniony Duchem Świętym, napełniona Duchem Świętym i możesz robić dokładnie wszystkie te rzeczy, które robił Jezus chodząc po ziemi. Dlatego, że On jest u Ojca uwielbiony, a Duch Święty jest w nas i pomiędzy nami. Amen? Na ziemi. I to właśnie dlatego Pan Jezus poszedł do Ojca, dlatego poszedł do nieba, aby Duch Święty mógł wypełnić nas wszystkich. Wróćmy trochę z powrotem jeszcze, żeby to przybliżyć bardziej. Był taki czas w służbie Jezusa, kiedy Pan Jezus posłał, wiecie, to kiedyś Wam opowiem, mam następne kazanie, ale był taki czas, kiedy Pan Jezus posłał uczni swoich po dwóch do wszystkich wiosek, gdzie miał się zamierzał pójść, przed sobą, żeby przygotowali drogę. To jest niesamowite, wiecie, przesłanie też. To jest następne kazanie, jest odrębne, że zawsze, kiedy Pan Jezus gdzieś się udaje, gdzie Pan Jezus przychodzi, w ogóle, kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, zauważcie, że Jan Chrzciciel głosił, upamiętajcie się, prawda? Pan Jezus zawsze posyła przed sobą tych, którzy torują drogę. Tych, którzy mówią, pokutujcie i upamiętajcie się, gdyż przybliża się Królestwo Boże. Zgadza się? Zawsze tak jest. Widzicie to teraz na zewnątrz? Kiedy głosimy Ewangelię, kiedy są restarty, dobrze mówię? Restarty, tak. Kiedy są różne akcje ewangelizacyjne, festiwale, kiedy wychodzimy na miasto i głosimy Ewangelię, rozdajemy Ewangelię, rozdajemy ulotki, to jest nawoływanie, pokutujcie, gdyż zbliża się Królestwo Boże. Halleluja. Amen. Przybliża się przyjście Jezusa Chrystusa i wiecie, to musi być okrzyknięte, to musi być naprawdę rozgłoszone dobrą nowiną, Ewangelią. Zgadza się? I tak było zawsze. Popatrzcie się, kiedy Pan Jezus przychodził w pierwszy raz na ziemię, to Jan był tym, który głosił, pokutujcie i upamiętajcie się, gdyż przybliżyło się Królestwo Boże. Amen. Halleluja. I wiecie, Pan Jezus, kiedy zamierzał iść do wiosek, do miast, On wysłał po dwóch swoich uczni. Kto oglądał ten serial The Chosen, tam to jest bardzo pięknie pokazane. Ja sobie to zawsze wyobrażałem, ale wiecie, to trochę przerosło moje wyobrażenie. I zobaczyłem wystraszonych tych uczni, kiedy oni takie oczy mówią, i co? My? Ja? I wiecie, tam byli naprawdę tacy ludzie jak my. Taki, wiecie, Andrzej, taki Jan, który miał gębę otwartą i patrzy się i przerażony, z kim on pójdzie. I byli poróżnieni różnie, a Pan Jezus ich tak tam, wiecie, w tym serialu, tak, gdybyście jeszcze nie obejrzeli, to obejrzyjcie sobie. Tak nawet humorystycznie podobierał, że to jest coś niesamowitego. I mówi tak bardzo odważnie, tak, pójdziecie i będziecie mówić. A, mówi jeszcze coś jedno. Będziecie mieć udzielonej mocy i będziecie uzdrawiać, wyganiać demony, robić to, co ja. I wtedy byli w szoku jeszcze bardziej. Co my? My takie coś, jak to niemożliwe. Nie mogli w to uwierzyć. I słuchajcie, na krótki okres czasu, właśnie na wysłanie ich na ten czas, to była taka lekcja próbna, jakby taka próba generalna przed tym, co się ma stać, że udzielił im Ducha Świętego mocy na określony czas. I wiecie, co oni zrobili? Oni poszli i faktycznie wyganiali demony. I faktycznie uzdrawiali chorych, i trędowatych, i sparaliżowanych, i ślepych odzyskiwali wzrok. Oni to robili. Kiedy przyszli z powrotem, to byli tacy pełni podziwu, że nie szło w słowo wejść. Pan Jezus musiał się im wbić i mówi, słuchajcie, chwilę, to jest dobrze, radujcie się z tego, ale najbardziej z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Zaczęli pewnie się przekrzykiwać, a my żeśmy tam 10 ślepych uzdrowili, a to jeszcze nic, a my żeśmy tam, wiecie, opętani byli uwolnieni. Rozumiecie? To jest niesamowite. I to była taka próba generalna, jakby przed tym, co się wydarzyć miało i co jest teraz. Amen. I wiecie, co się stało? Tak wam przybliżę trochę, bo to może być na inny czas, ale dwóch takich uczni, którzy byli bardzo do przodu, jak w jednym mieście ich nie przyjęli, wygonili ich tam, wiecie, prześladowali. Oni mówili, Panie Jezu, skoro mamy taką moc, to ściągmy ogień, żeby spalić to miasto doszczętnie. Wiecie, poczuli moc, poczuli ten autorytet, poczuli, że jest władza, że jest to
pytanie jest, czy mieli na tyle władzy i autorytetu, żeby to było w stanie zrobić. Wiecie, skoro Pan Jezus powiedział, że udzielam wam mojego autorytetu i władzy, to było bardzo odważne. Jestem pełen podziwu. Kocham Jezusa. Chciałbym być tak odważny jak On. Tak sobie myślę z moimi synami, kiedy czasami jakieś ważne zadanie dałem moim dzieciom do roboty, kiedy byli mniejsi. To wiecie, jak ja pilnowałem, patrzyłem się, czy to tak po mojemu idzie. Pan Jezus się nie bał o to. Wiecie, jest niesamowicie odważny. On wie, co robi. Ale mało tego, wiecie, kiedy oni przyszli i oni mówią, Jezu, spójrzmy ten ogień, niech będzie strawione, niech się dowiedzą, niech wszyscy inni się nauczą, że trzeba Ciebie słuchać. To Pan Jezus mówi, ale słuchajcie, nie tego ducha jesteście. To nie ten duch. Dał im cudowną lekcję. Powiedział, słuchajcie, nie w tym duchu. To jest zupełnie inne królestwo. Przeszliście teraz do opozycji, do przeciwnika. To przeraziło ich. Ale musiał im to pokazać. Inaczej by nie wiedzieli o tym. Od tego czasu już nigdy tak nie chcieli robić. I popatrzcie się, co się dzieje dalej. Gdybyśmy tam w Łukaszu dwie kartki przerzucili dalej, to było 12 posłanych po dwóch. Dwie kartki dalej. Po takiej akcji ja bym chyba już nie posłał uczni nigdy tak na służbę. A Pan Jezus bierze 72 i posyła ich w to samo miejsce. To znowu jest próba generalna przed tym, co się ma wydarzyć w przyszłości. 72. I to byli już, wiecie, nawet nie tacy, co chodzili na co dzień za Jezusem, ale już tacy świeżaki. Nawrócili się i jeszcze dużo nie wiedzą o życiu. To jest odwaga. Ale taki jest nasz Pan. Nic na to nie poradzę. Dlatego, wiecie, teraz chciałbym wam przybliżyć, skoro On takich rzeczy nie obawiał się, to On się nie boi wcale Ciebie wysłać. Zgadza się? Nie boi się Ciebie posłać do miasta, do Twoich przyjaciół, do znajomych, w zakładzie pracy, w Twojej szkole, gdziekolwiek jesteś. I On się nie boi wcale, że Ty narozrabiasz, że nie powiesz dobrze, że zrobisz coś nie tak. On się w ogóle tego nie boi. Dlatego, że to już było wypróbowane. To było wyćwiczone. On wie, że kiedy moc Ducha Świętego jest udzielona Tobie, to chociaż będziesz popełniał błędy, to będziesz Jego uczniem i będziesz to robił. Halleluja. Amen. Dlatego dzisiaj chciałbym go przybliżyć w niebo wstąpienie. W niebo wstąpienie obrazuje nam to, że to się zaczęło. Słuchajcie, zaczęło się to, co Jezus powiedział uczniom. Kiedy ja pójdę, przyjdzie Duch Święty i wtedy wszyscy będziecie w moim imieniu szli i działać, będziecie robić. Dokładnie w moim autorytecie, w moim imieniu będziecie to robić. Amen? Halleluja. Dlatego to, co chciałbym powiedzieć przez niebowstąpienie i przez zesłanie, przez przyjście Ducha Świętego na ziemię, to chcę powiedzieć takie zdanie, zaczęło się. I chciałbym to dzisiaj na nowo powtórzyć, dlatego że my czasami przez nasze myślenie potrafimy zaspać. Potrafimy przysnąć i pomyśleć sobie, Panie, gdybyś tu był. Panie Jezu, gdybyś tu był. Jak fajnie by było, gdybyś tu był. Ale właśnie Pan Jezus mówi, jest fajniej, że ja jestem u Ojca. Jest jeszcze lepiej dla Ciebie, że ja jestem u Ojca, dlatego że Duch Święty jest tutaj u Ciebie. Jest z Tobą razem, aby udzielać, aby dawać życie. Halleluja. Amen. Dlatego chcę Was zachęcić dzisiaj, jak tutaj jesteśmy, żebyśmy nie wstydzili się, nie bali się, a jeżeli się wstydzi, możesz się wstydzić, możesz się bać, wiecie, to jest normalne. Ja się każdy dzień boję, każdy dzień, kiedy jestem w sytuacji, kiedy mogę powiedzieć świadectwo, to sobie myślę, na pewno to źle zrobię. Teraz już się cieszę, że mogę to źle robić i robię to tak, jak po prostu leci. Nie czekam na okazję, żeby to było dobrze. Nie czekam, żeby to mógł ułożyć, ale mówię tak, jak jest. I chcę wam powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy od strony Boga. Pan Jezus powiedział, wy jesteście świadkami, będziecie mi świadkami. A teraz już jest dokonane i mówi, jesteście świadkami moimi. Jesteście światłością, jesteście światłem. Amen? Halleluja. Dlatego ten punkt jest bardzo ważny. Jest tam napisane w Dziejach Apostolskich, że jest napisane o Jezusie, który wszystko jest napisane, co robił i jak nauczał. Amen? I teraz powiedzmy, że to Ty możesz stanąć w tym miejscu. Możesz nauczać, możesz robić to, co Jezus zrobił. Wiecie, ja się bardzo cieszę. I tak jak na początku powiedziałem na starcie, nauczyłem się tego, że zawsze łatwiej jest podejść zamiast mówić, to zaproponować modlitwę.
Mam teraz taki cudowny czas, że czasami przyjeżdżają, nawet ludzie przyjeżdżają, kiedy spotykam się z różnymi ludźmi, którzy różne zdania mają, z różnych denominacji. Nawet się nie pytam, bo nie interesuje mnie to, jakiej denominacji. Jeżeli ktoś się przyzna, to jest szacunek. I wiecie, nie chcę nic mówić, zanim nie zaproponuję modlitwy, zanim nie zaproponuję o to, że jeżeli ktoś, a każdy ma problem, jeżeli ktoś przedstawi jakąś swoją sprawę, jakiś problem, od razu przechodzę do działania. Od razu mówię, chcę się o to pomodlić. Bóg mnie uzdrowił, mogę powiedzieć świadectwo. Jeżeli chce słuchać, to mówię, a jeżeli nie, to chcę proponować modlitwę. A kiedy pomodlę się, to zacznie on mówić, czy ona mówić. A potem można powiedzieć o Jezusie Chrystusie, świadectwo. To jest niesamowite. Słuchajcie, jesteśmy do tego zdolni. Ja zawsze myślałem, kiedyś pamiętam, wychodziliśmy na ulicę, kiedy jeszcze w młodzieżówkach, wychodziliśmy na ulicę, rozdawaliśmy Ewangelię. Ludzie przychodzili. Pamiętacie, jak tutaj Maciek mówił, Ewangelia prostsza niż myślisz, tak? Łatwiejsza niż myślisz? I przypominam sobie te czasy i tak rzeczywiście było. Ludzie przychodzili do nas. Mogłeś tylko postawić stolik albo krzesło na rynku, wystawić kilka broszurek i za chwilę nie było nic. To był dokładnie taki czas. Ale dzisiaj ludzie są obczytani, wszystko mają internet, mogą otworzyć, wszystkiego się naoglądali, wszystko już wiedzą, ale potrzebują relacji, społeczności, potrzebują dotyku, potrzebują Chrystusa. I wiecie, czas, historia się zakola, jest tak samo jak Pan Jezus przyszedł. Oni oczekiwali Mesjasza, oni oczekiwali kogoś, kto w sposób militarny wyzwoli Izraela, wyzwoli Jerozolimę. Prawda? Nawet tutaj w Dziejach Apostolskich spotkaliśmy takie miejsce. Pamiętacie? Kiedy zapytali uczniowie Pana Jezusa, czy to właśnie w tym czasie, kiedy poślesz Ducha Świętego, czy przywrócisz świetność Izraelowi? I Pan Jezus im mówi, ale nie wasza to rzecz znać czasy i pory, które sam Ojciec ma w swojej władzy. Widzicie to? Tylko Ojciec ma to w swojej władzy. Dzisiaj różni mówią, ale Pan Jezus mówi, że to nawet nie jest Jego decyzja, to jest sprawa Ojca. Ale co wy macie zrobić, co ja mam zrobić? Ale wy weźmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie do was, który stąpi na was i będziecie mi światłością, będziecie mi świadkami. Amen? Amen? Halleluja. Jesteście ze mną? Chcę na nowo zachęcić nas, że w każdy dzień jesteśmy w stanie dać świadectwo. I teraz chcę powiedzieć coś, co może się kłóci trochę z naszym wyobrażeniem, z naszym myśleniem, ale będzie się to łączyć z tym kazaniem, które mówił Sebastian w niedzielę o wierze. Zauważyłem, ktoś przyjechał do mnie któregoś dnia, kiedy po jakimś czasie, kiedy kiedyś tam mówiłem komuś świadectwo, wiecie, może to był rok temu albo gdzieś, i myślałem sobie, muszę sobie to zapisać, to moje świadectwo, muszę sobie to jakoś ponotować, bo to tak chaotycznie, że chyba ci ludzie nic z tego nie wiedzą. Źle to robię w ogóle, no najlepiej to by się mu nie odzywać. Może ktoś jest taki wygadany, ma coś. Wiecie, macie też takie coś? To on powinien mówić, powinien, a ja powinien sobie siedzieć po cichu i gdzieś tam robić swoje, to co do mnie należy. I ktoś po tym roku czasu przyszedł i mówi, to co powiedziałeś wtedy, to zmieniło, przeobraziło w ogóle jego myślenie. I przez jakiś dłuższy czas nie mógł w ogóle dojść do tego, mówi, cały czas to wracało. I kiedy mi powtórzył to, co mu powiedziałem, to sobie pomyślałem, że ja nigdy takich słów nie powiedziałem. Chociaż całość się mi, treść się mi zgadzała, to ja nigdy takich słów nie użyłem. Wiecie, to tak jakbym wyrzucił kilka słów, a przyszedłby reżyser i ładnie by to poskładał i zrobiłby coś, dzieło z tego. Tak to wyglądało. Więc ja sobie myślę, no kogo ty słuchałeś w ogóle? I wiecie, Duch Święty zaczął mnie uczyć czegoś. Zaczął mnie uczyć, że właśnie przez te proste, nieudolne, takie te naprawdę po naszemu głupie wyrazy mają bardzo wielkie znaczenie w rzeczywistości duchowej. Amen? Dlatego teraz postaw siebie tutaj i pozwól, że ja wezmę ciebie i pokażę ci, jak naprawdę Duch Święty używa ciebie. Jak On to potrafi zrobić w doskonały sposób. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Amen? I On nie powiedział, wy będziecie światłością, jeżeli będziecie, wiecie, ochrzczeni, napełnieni Duchem Świętym, kiedy będziecie się modlić językami, kiedy będziecie chodzić do zgromadzenia, studiować Słowo Boże, może jakieś seminarium by się przydało, jeszcze jakiś kurs by się przydał. No i oczywiście godziny by odpracowane na mieście, gdzieś tam z ludźmi, żeby... Nic takiego nie jest powiedziane.
On powiedział, wy jesteście światłością. Więc dlatego zrozumiałem nareszcie, że ja jestem światłością. Ja po prostu nie muszę nic zrobić, ale mogę też coś zrobić. I jestem światłością. Więc mogę się przywitać, uśmiechnąć, mogę po prostu tylko być. Mogę kogoś przyjąć i dobre słowo powiedzieć, mogę tylko, powiedzmy, zamienić dwa zdania. Czasami mi się wydaje, że nie umiałem tego powiedzieć. Chciałem coś zagaić, chciałem coś powiedzieć i zapytałem się, jak się masz. I wydaje się mi, no takie oklepane, no i co, z czym ty wyskoczyłeś do człowieka? A teraz, kiedy postawisz go z boku, to właśnie ten człowiek tego potrzebował. Zgadza się? Właśnie wy jesteście światłością i to zmienia postać rzeczy. Kiedy zrozumiemy, że to nie my się stajemy światłością w miarę czegoś tam, wiecie, znowu wracamy do uczynkowości, którą trzeba raz na zawsze do krzyża przybić. Amen. A potem każdego dnia przybijać na nowo, aż w końcu się dojdziemy do miejsca, kiedy na nowo będziemy musieli przybijać tę uczynkowość do krzyża. Bo to chyba nigdy nam nie przejdzie, więc musimy to przybijać. To słuchajcie, to my jesteśmy światłością. To Chrystus mieszka w nas, Duch Święty mieszka w tobie. Amen? I kiedy przychodzi do ciebie potępienie, a miałeś okazję dzisiaj i widzisz, mogłeś powiedzieć tak piękne świadectwo, przez 20 minut mogłeś mówić, a powiedziałeś tylko, że Jezus cię kocha. No i widzisz, i co tyś zrobił najlepszego? Tylko tyle. Na tyle cię stać. Wiecie, przeciwnik też współdziała. On przychodzi, żeby cię zniechęcać do tego. Ale chcę ci powiedzieć, że to było to właśnie, co Duch Święty przez ciebie miał powiedzieć do tej osoby. Przyjmijmy wiarą. Słuchajcie, i tu teraz jest potrzebna wiara. Nie naszym myśleniem, ale wiarą, że kiedy idziesz do sklepu, to właśnie tam w tym sklepie masz być. Kiedy robisz zakupy i patrzysz, że są trzy kasy i właśnie poszedłeś do tej, czy poszłaś do tej kasy, właśnie w tej kasie miałaś być. Tam właśnie miałaś w kolejce stanąć. A czemu nie tam, jak jest mniej ludzi? Macie tak czasami, że sobie myślicie, że zawsze muszę źle wybrać. Kiedy wejdę do sklepu, jakkolwiek. Ostatnio miałem tak w sklepie, że poszedłem, nabrałem trochę zakupów. Nie miałem tego dużo, więc szybko by mnie pani obsłużyła. No ale jedna kasa była tylko otwarta, więc stanąłem chyba piąty w kolejce. Stoję, byłem już tam chyba trzeci w tej kolejce, bo już się to posunęło trochę dalej. I następna pani przyszła do kasy i mówi, zapraszam do tej kasy. I takie miałem myśli, że najpierw przeskoczę, bo przecież mam tylko trzy produkty, no to jest cyk, cyk, cyk i już to jest, prawda? Ale nie zrobiłem tego kroku szybko, bo wiecie, no rano zaspany, przy trochę taki jeszcze niedobudzony. I dwie osoby przeszły tam. No to jak ja teraz przejdę, to też znowu będę trzeci, rozumiecie? I sobie myślę, jakbyś nie poszedł, to i tak jest źle. Jest tak? I czasami w naszym życiu może być tak, że sobie myślisz, no i znowu nie tak, i znowu nie tak. A właśnie, że tak, masz być w tym miejscu. Stój i uśmiechaj się. Stój i bądź światłością. Bądź w tym miejscu, w którym On cię postawił. Podnieś swoją głowę do góry. Bądź pełen radości. Niech Duch Święty daje z ciebie. Amen? Wiecie, ostatnio też, skoro już jesteśmy w sklepach w tym wszystkim, to ostatnio podchodziłem też i jakoś tak było, że pani mi mówi, że będę winna jeden grosik. Nie miała pani wydać grosik, no nigdy tam nie czekamy na te grosiki, bo wiadomo, że się w dziurze w kieszeni się zgubi. Ale mówi, będę winna jeden grosik. I cały czas miała głowę na dół, nie było nawet czasu się uśmiechnąć, ani powiedzieć dzień dobry, tak wiecie, żeby się oczami spotkać. Więc powiedziałem, że upomnę się o niego. I ona w tym momencie tak się popatrzyła na mnie. Roześmiała się w tym momencie i było nareszcie moment, żeby coś powiedzieć. Wiecie, dlatego sam sobie potem pomyślałem, no mogłem się nie odzywać, bo to tak trochę nie, ale już było fajnie. Więc sobie myślę, że to nie chodzi o to, że my musimy być, wiecie, jak duchowi, jak niesamowici ewangeliści, jak wysłani. Po prostu bądź światłością. Bądź w miejscu, gdzie cię posyła. Kiedy cię pobudziło coś serce, żeby iść pieszo na przykład, nie jechać autobusem, idź pieszo, a być może kogoś na ulicy spotkasz i tylko się uśmiechniesz, dzień dobry, powiesz i wymienisz dwa zdania o pogodzie, a potem powiesz, że dziękować Bogu. Bogu dziękuję. Wiecie, ja się załapałem nad tym, że przez jakiś czas, kiedy ktoś przychodzi i się mnie pyta, ludzie tak mają, wiecie? Przychodzi i żeby coś załatwić szybciej, to zaczynam mówić tak, żeby było wyglądać, że jest zainteresowany. Też tak macie? I więc mówi tak, jak się marza, co tam, jak tam zdrowie, jak swoim zdrowiem, nie? Albo coś, bo świadectwo mówiłem, no to wiecie, to takie poruszające jest, nie?
No jak twoje zdrowie, jak twoje zdrowie? A ja mówię, no niesamowicie, Jezus Chrystus każdego dnia jest w moim życiu. Jest lekarzem, który czegokolwiek potrzebuje, przychodzi. A jeżeli nie ma takiej przestrzeni, żeby to powiedzieć, to wiecie, co mówię? Bogu Najwyższemu dziękować, bo On daje zdrowie. To tylko On jest Bogiem, który daje zdrowie. No i dzisiaj ludzie się tak nauczyli, że kiedy przychodzą, to ja się pytam, jak się masz, to on mówi, Bogu dziękować dobrze. Choćby jakie nie jego życie było, ale już pamięta. Wiecie, niech to będzie nawet małe światełko, bo wiecie, nie trzeba w ciemności, w tunelu, nie trzeba Jupitera. Zgadza się? Gdybyśmy tutaj wszystkie światła zgasili i ktoś z was, jeden z was wziąłby i załączyłby komórkę, telefon, bylibyśmy w stanie znaleźć drogę, wyjście, wszystko przy jednym małym światełku. Nie potrzebujemy tutaj halogena, żeby, wiecie, żeby szpilki pozbierać. Dlatego tak potrzebuje świat światła, a ty jesteś nim. Amen? On ciebie potrzebuje w każdym miejscu. Bądź gotowy, bądź gotowa, bądź pełen radości. Budź się rano i zacznij go uwielbiać. Mówi, Panie, a może dzisiaj? A może dzisiaj? Ty poszedłeś do nieba i cieszę się z tego. Halleluja. Chociaż to tak brzmi trochę egoistycznie. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś w niebie. To tak jakbyśmy nie chcieli, żeby... Nie, to nie tak. Dziękuję Ci, że jesteś w niebie, że Ty orędujesz za nami, wstawiasz się za nami. Dziękuję Ci, że Duch Święty jest we mnie i dzisiaj mogę udzielać tą samą mocą, którą Ty udzielałeś na ziemi. Amen? Jeżeli by była potrzeba, żeby dzisiaj sparaliżowany wstanął, to jestem dostępny. Oczywiście mogę powiedzieć, to był żart, ale możesz zawsze oczekiwać. Amen? Pewnego dnia być może Pan postawi na Twojej drodze i taką osobę. Halleluja. Amen. Ale na dzisiejszy dzień chciałbym powiedzieć właśnie o tym ciemnym tunelu, o tym ciemności, które jest świat. Tu jest napisane, że świat potrzebuje. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana i jest to tutaj, które czytamy, to w 16 rozdziale, że Duch Święty przekona świat, gdyż on jest w grzechu. Świat jest w grzechu. Amen. W ciemności, w totalnej ciemności. I to Duch Święty przekona ludzi. Ale jest potrzebne światło. Amen. Żeby wyjść z tego tunelu. Duch Święty robi wszystko. Wiecie, to co widzimy na ulicach, to co widzimy, co się dzieje w rzeczywistości. Jak ludzie są głodni i pragnący Boga, tego nie było nigdy. Tego nie było nigdy. Wiecie, ja miałem kiedyś problem z tym, zrażałem się kilka razy tym, że kiedy chciałem mówić świadectwo, ludzie się odwracali i mówili, a co ty tam wiesz? A ja jestem poobrażony na Boga. Ja to w ogóle, ty znowu o Kościele, co tam? Wiecie, odrzucali i w ogóle nie chcieli nawet słuchać. Skończ, zacznij inny temat. Prawda? Dzisiaj cokolwiek powiesz, ludzie są głodni Jezusa Chrystusa. Amen? I nie potrzebują, powiem to, nie potrzebują religii, nie potrzebują, wiecie, wielkiej wykładni. Potrzebują się dowiedzieć, że Jezus Chrystus ciągle dzisiaj zainteresowany jest ich życiem. Że On chce przyjść do ich życia, żeby ich uzdrowić, uwolnić, przebaczyć, dać im nowe życie. Amen? A my jesteśmy tymi, którzy wołają, Jezus nadchodzi. Jezus nadchodzi. Pokutujcie, prostujcie ścieżki. Ratujcie się, gdyż przychodzi i nadchodzi dzień sądu. Amen? I to słowo tak mocno mnie ujęło. Wiecie, dlatego sobie pomyślałem, dlaczego my, ludzie wierzący, dlaczego my tak mało robimy rzeczy? Proporcjonalnie, odnośnie teraz patrzę na moje życie, proporcjonalnie ja dużo mówię świadectwa, ale mało robię. I postanowiłem to zmienić. Ktoś chce dołączyć? Tak? Chcę to robić. Słuchajcie, dlatego kiedykolwiek zaczyna się rozmowa, od razu proponuję, Jezus chce ciebie dotknąć. Mogę się pomodlić o ciebie. On ciebie dotknie. Wiecie, on to robi. I ja znowu sobie myślę, pomodlę się i powiem tylko kilka słów. Ale za rok dowiaduję się, że te słowa były kluczowe i przemieniają to życie. Dlatego nie moim zadaniem jest, tak jak Pan Jezus powiedział, nie waszym zadaniem znać czasy i pory, ale idźcie. Amen? Ale idźcie. I na koniec, taka wisienka na torcie, na koniec z czym się chcę wam podzielić. To jest moje spostrzeżenie odnośnie nas. Tutaj tacy dwaj mężowie w białych szatach powinni się teraz też tu pojawić. Zaplanowałem to i nie wiem, gdzie są. 10 werset 1 rozdziału Dziejów Apostolskich przeczytajmy. Gdy tak patrzyli, jak on występuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy,
zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, którego widzicie odchodzącego, przyjdzie tak samo. Popatrzcie się. Niesamowite. I to, co chcę wam powiedzieć na sam koniec, to jest tak. Nie patrzcie się w końcu tak w niebo, że Pan Jezus poszedł. Dlatego nie mówimy o wniebowstąpieniu, bo to takie dla nas smutne, bo Go nie ma, bo poszedł. Ale ci mężowie powiedzieli, nie patrzcie się tak. I chcę to samo powiedzieć do nas. Nie patrzmy się już więcej. Słuchajcie, bo jest robota do zrobienia. Wiecie, to nawet aniołowie musieli przyjść, bo przypuszczam, że to byli aniołowie. Przyszli aniołowie i musieli powiedzieć, Galilejczycy. Oni się opamiętali, tak, faktycznie, my z Galilei. Nie patrzcie tak w niebo. Ale oczekujcie Ducha Świętego, to, co wam powiedział. Idźcie po to, co wam powiedział. Idźcie i zacznijcie robić. Amen? Dlatego myślę, że to słowo też jest dla mnie i dla was, którzy planujecie dołączyć do tego, żeby robić. Nie patrzmy się, nie przyglądajmy się, że odszedł albo że przyjdzie. Wiecie, może teraz jest bardziej trend, że przyjdzie. Kiedy coś się zaczyna dziać, to wszyscy mówią, Panie Jezu, tak by było fajnie, jakbyś przyszedł teraz. I patrzymy się w niebo. I aniołowie znowu muszą przyjść i powiedzieć, nie patrzcie się tak w niebo, ale weźcie moc Ducha Świętego i idźcie działać w Jego mocy, w Jego autorytecie. Amen? Przede wszystkim potrzebujesz wiary, potrzebuję wiary w to, że kiedy jestem w miejscu, kiedy mogę powiedzieć świadectwo, albo dwa słowa, albo to, że przyjdź do Jezusa, kiedy ktoś ci się skarży, jak mu źle, jak i ma wiele chorób. Przyjdź do Jezusa, mogę ci w tym pomóc. To jest bardzo proste do powiedzenia. Mogę ci w tym pomóc. Wiemy, jak to zrobić. Możemy przyjść razem w modlitwie. To jest niesamowite. Wszyscy chcą modlić. Wszyscy się chcą modlić. Powiem wam tylko na koniec takie świadectwo. Kiedyś pewna kobieta przyjechała do mnie samochodem z jakąś drobną naprawą. I kiedy wysiadła z tego samochodu, ja wiedziałem już, co trzeba tam naprawić, to wiecie, nie wiem skąd, ale wiem, że Duch Święty działa. To jest ten, który przekonuje, który daje życie. Ona powiedziała, że jest tak obolała, tak schorowana, tak wszystko. Ja nie wiem, po co ona mi to mówi? Tak sobie myślę, gdybyś przyjechał do fachowca, to byś raczej skupiony był na tym, co trzeba naprawić. A ona mówi o tym. I to było do mnie takie światło. No przecież ani ona mnie nie zna, ani ja nie znam jej, ale jest lekarz, jest Jezus Chrystus. Wiecie, zaproponowałem, mówię, że nie wiem, nie jestem lekarzem. Nie, ona się uśmiechnęła. Kapnęła się, co zaczęła mówić. Ale wiem, do kogo się mogę zwrócić i mogę się z Panią pomodlić. I tam, wiecie, na tym parkingu, na placu razem pomodliliśmy się. Ja powiedziałem, kolana mi drżały, ja nie wiedziałem, jak się modlić. Ale powiedziałem, że proszę Cię, Panie Jezu, tak jak uzdrawiałeś 2000 lat temu, żebyś uzdrowił, pomógł, dotknął tę Panią. Amen. Wiecie, cisza, chwila taka milczenia i tyle. I to było to, co trzeba było zrobić. Wtedy myślałem, że niesamowicie zawaliłem, mogłem zrobić coś więcej, mogłem coś więcej powiedzieć. A dzisiaj wiem, że to było wszystko, co trzeba było zrobić. Dzisiaj wiem, że Duch Święty mnie użył i chcę, żeby mnie używał każdego dnia. Może takich przypadków, jak Jezus miał tysiące. Wiecie, że On miał tłumy, a my spotykamy się z wieloma ludźmi. Gdyby wziąć nas wszystkich razem i każdy z nas każdego dnia z kim się spotka, to byłoby więcej tych ludzi, niż Pan Jezus spotykał? Zgadza się? Rozumiecie moje myślenie? Wielkie tłumy mogą dzisiaj usłyszeć o Jezusie. Tylko na przykład w jednym dniu. Każdy idzie do swojej pracy, do swojego zakładu. Światło jest wszędzie. Wtedy Jezus był w Galilei albo nad Genezaret, a dzisiaj jest w całym Ustroniu, gdzie tylko wierzący ludzie się mogą znaleźć. Halleluja. Dlatego chcę was zachęcić, żebyśmy wiarą przyjęli, że On jest z tobą, On jest w tobie. Duch Święty, który został posłany, który jest we mnie, jest w tobie. Halleluja. Każdego dnia modlę się, aby On działał we mnie, abym Go nie zamknął w moim sercu, bo to jest tak, jakbyś, wiesz, radość zamknął, źródło zakręcił, nie ma, nie będzie wypływać, ale chcę, żeby ono wypływało. Amen.